François Quesnay i fizjokraci. E ekonomiści czy nie? W zasadzie zasadne pytanie. Wiemy, że ekonomistą na pewno był Richard Cantillon, jako swoisty ojciec założyciel ekonomii. Takim ekonomistą już w pełni określanym przez wszystkich na pewno był Adam Smith. E pytanie: co z fizjokratami? Czy ich zaklasyfikować jako ekonomistów, czy jednak nie? Myślę, że generalnie możemy skłaniać się ku tezie, że nie do końca, ale takie mocne narzędzia analizy ekonomicznej rzeczywiście u fizjokratów się pojawiają i zasługują na to, żeby w kontekście, w porównaniu do Cantillona, Smitha czy Turgot, którego do fizjokratów nie zaliczamy, jednak, żeby fizjokratów, szczególnie Kene, określić jako taki, takiego ekonomistę. Na 80%. 80-90%. Bardzo wiele elementów, które się pojawiają w opracowaniach fizjokratów, to są elementy, które e, trwałe, na trwałe weszły do ekonomii. I nie tylko ekonomii XIX-wiecznej i XX-wiecznej, ale wręcz ekonomii, którą mamy nawet w XXI wieku. Ale po kolei, bo najpierw zaczniemy od tego. Yy, dlaczego fizjokraci nie do końca i KenE yy, mówię o KenE, ale właśnie tutaj od razu pewna rzecz warta wyjaśnienia yy, na początku. Yy, Kene to tak naprawdę fizjokraci. Joseph Schumpeter w swoim opracowaniu stwierdził, że fizjokraci to jest pierwsza szkoła ekonomiczna, która jest sektą, jak to wręcz użył takiego określenia, że jego zdaniem w historii znał tylko dwa inne przypadki budowania czegoś na kształt sekty ekonomicznej poza fizjokratami. Powiedział, że jeszcze są no, kęsiści i marksiści powiedzmy z charakterystyczną dla siebie ironią, złośliwością. Dlaczego określał ich jako sektę? Czy dlaczego właśnie jak mówię kene to mam na myśli fizjokratów, a jak mówię fizjokraci to mam na myśli kene? Ano dlatego, że to była właśnie taka pierwsza szkoła ekonomiczna w takim znaczeniu, że miała lidera, który coś opublikował, przedstawił, i wokół tego lidera urósł pewien ruch intelektualny, który wspierał to, co powiedział lider, bronił e, lidera dosyć mocno i zaciekle, nie zwracając uwagi na pewne defekty. No i taka, e, taka grupka, która siebie nawzajem cytowała, która, jak zaczynała początkowo swoją działalność, to mało kto o nich słyszał, ale Potem już po kilkunastu latach ich działalności to mało kto o nich nie słyszał dzięki temu, że jako taki ruch się wspierała i stąd określenie Schumpeter. Wiemy, że fizjokraci od Cantillona tak naprawdę wzięli coś, co mówiliśmy, nazywaliśmy socjologią ekonomiczną, która skupiała się na takim społecznym ujęciu stosunków produkcji, patrzeniu na poszczególne agregatowe klasy w społeczeństwie i na wzajemne ich relacje. To z jednej strony zaoferowało pewną wartość dodaną i wyjście poza. Proste, incydentalne relacje, ale z drugiej strony oczywiście niosła za sobą pewne niebezpieczeństwa. Ten bagaż wiążący się z nadmierną agregacją, który y, pojawił się w szkole klasycznej potem u Marksa, i który ostatecznie został rozcięty dopiero przez rewolucję marginalistyczną. W ich socjologii ekonomicznej mamy rozróżnienie na trzy klasy: posiadaczy ziemskich, rolników i resztę. I już chociażby ten sam podział pokazuje, jak daleko im było do stricte teoretycznego ujęcia, bo wystarczyłoby poczekać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, gdzie dochodziło do przemiany historycznej, powstania zupełnie nowych branż i powstawania fabryk wielkich i wielkich przemysłów, gdzie od razu automatycznie rozważania fizjokratów przestają pasować, tak? bo nie opisują świata zupełnie nowego, innowacyjnego więc to, co zaoferowali, w swoich dywagacjach ekonomicznych nie przystaje do innych realiów, więc jest całkowicie kontekstowy historycznie. Więc z tego względu im uciąłem te 10-20%, Kenei i fizjokratom, uciąłem e, z podejścia ekonomicznego. Coś, czego byśmy nie zrobili przy na przykład Smithie e, czy e, Cantillonie, bo, bo ich część rozważań byłaby nadal aktualna w zmieniających się warunkach. Fizjokraci też byli przede wszystkim jednak w dużym zakresie zainteresowani ekonomią normatywną, posługiwali się pojęciem ładu naturalnego. No i oczywiście, z jednej strony samo pojęcie ładu naturalnego jest niezłe, niezłe dlatego że wprowadza pewien element ścisłości, i mówi o tym, że mamy pewne prawidłowości w społeczeństwie, pewne prawa, tak jak mamy prawa fizyki czy prawa w naukach ścisłych. To, jakieś tam elementy prawa są również w relacjach społecznych, w relacjach ekonomicznych. Przy czym no jednak ten ład naturalny to jest pojęcie normatywne. No, a jak wiemy, my tutaj w naszej serii dywagacji normatywnych nie traktujemy jako drogi do nauki ekonomii. One oczywiście zawsze gdzieś tam jakąś rolę odgrywały. Ale nie mogą być przesądzające. Tak samo mamy u fizjokratów narodzenie się pojęcia leseferyzmu, mówiącego o tej swobodzie działania, o tym nacisku na to, żeby rząd się wycofał z regulacji i ingerowania w gospodarce, ale to jest też postulat polityczny, no, dosyć mocno kojarzony do tego stopnia, że właśnie to pojęcie fizjokratyczne zostało aż do dzisiaj. Tak? Leseferyzm jest doktrynalnym pojęciem, który, które zostało już na zawsze. Co jeszcze e, a propos fizjokratów i tego no, przemijania? No to mamy e, tablice ekonomiczne przede wszystkim. E, I tablice ekonomiczne, już w sobie, mają pewien element, ten konstytutywny, kluczowy przeminął dotyczący centralnej roli ziemi. Ale już w tablicach ekonomicznych pojawia się cała masa rzeczy, która została z nami na zawsze i wpłynęła na kolejne pokolenia ekonomistów. Zacznijmy jednak od tej właśnie, która przeminęła, bo tak już sobie uporządkowaliśmy, to już się tego trzymajmy. W tej ich kontekstowej historycznej analizie pojawia się coś takiego jak czysty produkt, bo mamy podział na właśnie posiadaczy ziemskich, rolników i całą resztę, wszystkich innych, wszystkie inne klasy. I sugestia jest taka, że jest tylko jedna branża, która jest produktywna, tak naprawdę, to właśnie w rolnictwie posiadacze ziemscy, ziemscy otrzymujący rzeczywisty, czysty produkt. To jest analiza skupiona bardzo mocno na fizycznym aspekcie, więc nie ma tam rozbudowanej dobrej teorii wartości, ale jest e, pojęcie właśnie ekonomiczne czystego produktu nadwyżki, które potem zostaje już też w pracach niestety rozwijane w złym kierunku, no bo potem mamy. Nadejście Marksa i no, sugestie, że źródłem tego czystego czystej wartości tak naprawdę jest tylko praca. Można powiedzieć w ogóle, że fizjokraci byli zwolennikami ziemskiej teorii wartości w odróżnieniu od laborystycznej teorii wartości. I co dalej z tą nadwyżką? Ona oczywiście to myślenie, że tylko Ziemia generuje nadwyżkę, a wszystko inne jest wtórne wobec tego, jest kompletnie nietrafione, to wiemy, więc to jak gdyby sedno tych tablic ekonomicznych kene. Zostało tak naprawdę zadeptane. Natomiast co zostaje? Zostaje na przykład analiza fiskalna, dlatego że wizjokraci też byli autorami koncepcji podatku jedynego i podatek jedyny opiera się na takim rozumowaniu, że jak wprowadzamy opodatkowanie w jednym miejscu, no to ono się kaskaduje jakoś i odbija się na wszystkich innych miejscach. I tu zaczyna się u nich rzeczywista analiza ekonomiczna, pierwsze takie przyczynowe myślenie, i tu stają się. Pełnymi ekonomistami, mimo że ich analiza fiskalna jest nietrafiona, to jednak już samo to myślenie o tym, że jak w jednym miejscu coś zmieniamy, że możemy nałożyć podatek w jednym miejscu, to on i tak może kaskadować w zupełnie inne miejsca niż tam, gdzie został nałożony. I stąd ich ta koncepcja podatku, jedynego sugestia, że skoro podatek i tak prędzej czy później obciąży posiadaczy ziemskich, no to lepiej ich tam nałożyć ten podatek u źródła. Więc to mamy tą jedną rzecz. Druga rzecz. Fizjokraci to są tak naprawdę makroekonomiści pierwsi. Mówi się, że ekonomia się narodziła kiedyś tam, w tym wieku XVIII, a potem przyszedł wiek XX, Keynes, i dopiero wtedy nadeszła makroekonomia. Tymczasem można powiedzieć, że myślenia ekonomiczne zaczynały się od makroekonomii, bo ten cały obieg okrężny, e, przepraszam, tablice ekonomiczne to jest obieg okrężny. Pojęcie obiegu okrężnego się pojawia w wieku XX u Franka Knighta. Ale w gruncie rzeczy obieg okrężny w tej swojej zalążkowej formie jest w tablicach ekonomicznych, u keneów, fizjokratów. I to oni wprowadzili rzecz, która została z nami na zawsze, e, analizowanie makroekonomii pod kątem przepływów, odpływów, przesuwania się pieniężnych środków z jednego miejsca na drugie. I, i te tablice ekonomiczne są tak, są obecne u Marksa oczywiście, e, są potem obecne u Jevonsa, schematach inwestycyjnych Jevonsa, który, który przedstawił koncepcję trapezów i tra koncepcję struktury produkcji, która następnie jest obecna u Hajeka i Austriaków. Tablice ekonomiczne tak naprawdę są też obecne u noblisty Vasilija Leontiewa, e, robiącego analizy input-output, więc to jest pewien schemat, który choć jego sedno z tym czystym produktem i centralną rolą ziemi z nami nie zostało i kompletnie odeszło, to jednak sam sposób ilustrowania i przedstawiania Wszedł na trwałe do ekonomii i został z nami aż do dzisiaj, więc to jest taka rzecz e, tych przepływów i, i, i odpływów e, ta analiza, która e, no jest jak najbardziej istotna. Do tego w tablicach ekonomicznych, w tym, w tym schemacie. Mamy również taką dezagregację wydatków kapitałowych, więc nie tylko pokazujemy przepływy-odpływy tak jak na obiegu okrężnym, ale ten schemat jest nawet bardziej szczegółowy, jak sobie zobaczymy tablicę, bo on wprowadza dezagregowanie wydatków na różnych etapach i na różne nie, pokazuje rozbijanie przepływów z jednego miejsca na drugie bardziej niż tylko na takiej sumarycznej, bardziej agregatowej formie, którą znamy z podręczników. Ponadto, um, u um, fizjokratów, dzięki temu, że mamy te tablice ekonomiczne, pojawiają się trzy elementy. Po pierwsze, mamy w zalążkach prawo Seja, więc o tym można wspomnieć, chociaż sama koncepcja prawa Seja pewnie wymagałaby osobnego filmu lub kilku filmów. E, mamy też pojawienie się czegoś na kształt preekonometrii, bo to otwiera drogę do ekonometrii. E, matematyka w ekonomii ma bardzo różne oblicza. Nie, nie mówimy teraz o ekonomii matematycznej, tylko o analizie ekonometrycznej. I e, takie właśnie ujmowanie w kategoriach agregatów i wzajemnych zależności e, staje się charakterystyczne dla stosowania narzędzi ekonometrycznych. E, I też fizjokraci do tego jak gdyby nam drzwi i drogę otwierają. Wreszcie trzecie to, co jest szczególnie istotne, co przesądza o tym, że fizjokraci zasługują na pewno bardziej na miano ekonomistów niż merkantyliści. To fakt stworzenia pewnego systemu zamkniętego i rozumowania w kategoriach równowagowych. Merkantyliści, jak sobie opisywali coś, co się dzieje w gospodarce, to mieli w sumie takie właśnie incydentalne historyczne opisy: A, tutaj gdzieś wzrosły, tutaj się pojawiły gdzieś dodatkowe wydatki, te wydatki zwiększyły wydatki w innym miejscu i tak się to rozlało w tych kierunkach, które nas interesują, bez zastanawiania się nad tym, jak to oddziaływuje na resztę systemu. Natomiast fizjokraci robią zdecydowany krok dalej i rozumują w kategoriach systemu właśnie zamkniętego analizy równowagowej, gdzie zauważamy, że jak coś przeciągniemy w jedną stronę wydatki, no to gdzieś w drugim miejscu tych wydatków nie będzie. Jak się przykrywamy kocem, to szarpiąc koc w jedną stronę, no w innym miejscu koca musi gdzieś ubyć, ktoś go nie dostanie. I tak samo tutaj, jak pojawiają się wydatki w jakimś jednym e, w jednym sektorze, czy narysujemy, rozbijemy dochód na te dwa sektory, no to już w innym sektorze ta część dochodu pojawić się nie może. Innymi słowy, tablice ekonomiczne pozwoliły fizjokratom na rozumowanie czy dostrzeżenie tego sloganu, który dzisiaj jest powszechny o tym, że gospodarka to jest system naczyń połączonych. I coś, co jest generalnie też obecne w makroekonomicznych rozumowaniach, tak, bo mówimy, że w makroekonomii gospodarka to jest system naczyń połączonych, to rzeczywiście wyrasta razem, tak, od fizjokratów, więc jak gdyby i makroekonomia zaczyna się u fizjokratów i też rozumowanie w kategoriach wzajemnych współzależności pojawia się u fizjokratów. To, czego oczywiście nie ma, to nie ma dobrej teorii wartości, ani nawet zalążków dobrej teorii wartości. Nie ma dobrych klasyfikacji czynników produkcji, ani nawet zalążków klasyfikacji produkcji. Nie ma dobrej teorii ceny w ogóle, ani wyceny. Nie ma zależności dochodowo-cenowych przedstawionych w tych makroekonomicznych ujęciach, więc jest pełno braków. Nie ma również przedstawionej, skoro nie ma dobrych zależności cenowo-dochodowych, to też nie ma dobrze wyjaśnionych, wyjaśnionego na przykład procentu, generalnie zjawiska, zjawiska też wynagrodzeń na czynniki produkcji. To wszystko jest nieobecne, mimo że zalążki się właśnie pojawiały już wcześniej, na przykład u Cantillona było dużo więcej i dużo sensowniej przedstawione, ale to tak naprawdę nie interesowało fizjokratów, być może dlatego, że oni do pewnego stopnia jednak byli normatywni. I starali, starali się skupić na pewnej, pewnym uzasadnianiu obecnego ładu, że mamy te trzy klasy posiadaczy ziemskich i, i rolników, i tą klasę pozostałą. Czy to e, rzeczywiście był rezultat takiego trochę e, koniunkturalnego podejścia, to jest kwestia całkowitej spekulacji, bo być może jednak zależało im dokładnie na opisie tego, jak bieżący świat funkcjonuje, a mniej istotne były sprawy normatywne. Nie jest to nam rozstrzygać, natomiast Jedna rzecz pewna wychodzi nam z tego opisu fizjokratów i Kenne, którzy przedstawili nam te tablice i, i, i pewne elementy systemowego i przyczynowego, przyczynowego myślenia, ale te wszystkie braki de facto są dowodem na to, że nie taki pewien francuski geniusz, który żył w podobnym czasie, niejaki Turgot, z pewnością fizjokratą nie był.